którego dzisiaj my jako klub radnych razem... Jerzy Łużniak zyskuje kolejne środowiska popierające jego kandydaturę na prezydenta Jeleni Góry w zbliżających się wyborach samorządowych. Podczas konferencji prasowej Stowarzyszenie Razem Zmieniamy Jelenią Górę zadeklarowało, że będzie wspierać jego osobę w walce o urząd gospodarza miasta. Pracujemy w samorządzie, mamy przyjemność obserwować pracę pana Jerzego i uważamy, że to naprawdę silny, mocny kandydat, chyba najmocniejszy w historii miasta do tej pory. Cieszy mnie to, że ta współpraca, którą razem z klubem przez prawie 4 lata prowadzimy, była na tyle z obu stron dobra, że zaproponowano moją osobę jako kandydata. Podczas konferencji prasowej obie strony przedstawiły swoje propozycje do programu wyborczego. My złożyliśmy, popierając kandydaturę przyszłego prezydenta, złożyliśmy 3 główne postulaty, które uważamy za takie najistotniejsze w mieście w tej chwili. Przede wszystkim bardzo szybki, skuteczny rozwój, ożywienie centrum Jeleniej Góry, bo to jest bolączka mieszkańców. Obniżenie stawek w lokalach komunalnych. Czynsze muszą ulec zmniejszeniu, bo są naprawdę za wysokie przez te lata. Myślę, że już teraz będzie nas na to stać w mieście. I to, co chyba najważniejsze, skierowane do młodzieży. Chcielibyśmy, aby młodzież, dzieci szkolne i młodzież studencka mogła korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Przede wszystkim uatrakcyjnienie Jeleniej Góry, dobre skomunikowanie Jeleniej Góry, to jest istotne. Dzisiaj główny nacisk powinniśmy postawić na turystykę, na rozwój turystyczny, nie zapominając oczywiście o tej sferze przemysłowej, ale ja myślę, że takim impulsem to powinny być wody termalne, którymi dysponujemy, które mamy szansę na następny odwiert i na bazie tego odwiertu z jednej strony możemy ogrzewać miasto i część chociażby dzielnicy Sobieszów czy dzielnicy Cieplice. Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach Stowarzyszenie Razem Zmieniamy Jelenią Górę wspierało Marcina Zawiłę.